No, już jestem na YouTube. Chciałem wszystkich przywitać, bo dawno mi nie było na YouTube i pewnie bardzo tęskniłem za wami, że nie było na YouTube, a wy byliście na YouTube, bo byłem w takim kiblu, co nie ma YouTube. No. To był wielki problem, bo nie mogę nagrywać, bo nie było zasięgu. No, a bez zasięgu to nie ma YouTube. No, bo te wszystkie tam porobili, ale w tym kiblu nie porobili, bo to był Toj-Toj. No, i ten Toj-Toj, to on był na tym, co oni tą trawę wycinają, no nie? No. Bo oni teraz mają nowe, takie, myśli se nowe, bo oni to zarabiają te 9 tysięcy. Elżbieta przywitała, witaj 9 tysięcy, witaj 9 tysięcy. Andrzej podpisał, Andrzej mówi, masz tu Elżbieta 9 tysięcy. A Elżbieta 9000, witaj 9000, kurde. No i Elżbieta się cieszy, bo ta już wyjechała, no nie? Ta już wyjechała zupełnie i ona chyba już nie wróci, chyba że na, żeby ją tu, Tusek ją przywiezie w tym, w bagażniku ciężarówki. No. I coś tam powiem, że oni teraz to wymyślili, że oni będą ogródki robić, no. I on tak, idzie, bo on magister jest, a ja po studiach. Mądry chłopak, uczył się na urzędzie, na Uniwersytecie Śląskim za darmo miał i te wszystkie tam powypisywał i te wszystkie im tam, te profesory mu tam pozaliczały i on tak wyszedł z tymi papierami i mówi, o kurwa, jaki teraz jestem mądry. No i on tak wyszedł, poszedł do pośredniaka i mówi, no pan jesteś mądry. No ja jestem mądry. No to będziesz pan tu siedział i będziesz pan informatykiem. Będziesz pan nam wymieniał tuż w drukarce. Bo przecież pani Zosia, no też jest po studiach, ale ona jest w innym kierunku i ona nie wie, jak się wymienia tuż w drukarce. Więc będziesz zarabiał średnią krajową? No ale o innym czymś to miało być, to nie? No, to miało być o tym, co ten ogródek budował, to nie? No, i on tak idzie, bo on to do planista gospodarczy, tam kora tego, kora, on wie, gdzie beton leży, a gdzie trawa jest, on nawet drzewo odróżnia, proszę państwa, od sporyszu. on chyba sporyszu nie widział. Ale dobra. No tak, idzie, tymi kurwa komóreczkami, piki, tu se coś nie, to se coś nie. Potem to wszystko drukuje, albo wysyłał w mailu i przychodzą pieniążki, no nie? I on wtedy ma pracę. I co on, proszę państwa, robi? On burzy stary ogródeczek, a buduje nowy ogródeczek. No, bo to jest zdolny chłop, proszę państwa, studiach. Po studiach chłop najmądrzejszy z najmądrzejszych, kurwa, no, skarb PRL-u. No, za dukaty Jaruzela robi. Dukaty Jaruzela to on zaszywa se w żołądku, żeby mu Żydy nie ukradły. No.
No i on ten płotek tam, oczywiście on tego nie robi osobiście, to to robią te ukiery i te wszystkie takie niedojeby PRL-owskie, co dorabiają te emerytorki, no nie? Bo oni jeszcze liczą, że oni dostaną. On, no kurwa, 60 lat można pierdala równo do 65, a potem na głodowym leci, po śmietnikach chodzi, klamki mosiężne wykręca. Na gumowisko leci i na wódkę mu. Przedsiębiorczy jak Niemiec, panie. No i ten z tym ogródeckiem, on ten cały płotecek wybudzył, drzewka powycinął. Minęło pół roku. Płotecek postawił, drzewka zasadził. No, no i mogłoby robota. No i o co chodzi? O co chodzi? Praca czyni wolnym, proszę Państwa. Praca czyni wolnym i nie ma się co opierdalać. Nie ma się co opierdalać. Trzeba, kurwa, pracować. Elżbieta ma potrzeby socjalne. Ma dzieci, ma dom, ma rodzinę, ma samochód. A kto wie, może nawet samolot se kupi. Więc te 9 tysi trzeba, kurwa, z garba ukręcić. Więc do Biedronki wazelinę kupić i smarować. No. A to było wszystko na tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego genialnego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Powiedziałbym coś, ale... No. A ty się zacznę.